Ja maturę zdałem, dużą maturę zdałem w 1939 roku i miałem iść do Podchorążówki lotnictwa. Niestety wybuch wojny przeszkodził. przeszkodził to. No i po wybuchu wojny 5 czy 6 września ruszyłem w kierunku Warszawy, ponieważ był taki rozkaz, żeby młodzi ludzie prze, przeszli na wschód. I w międzyczasie, jak doszedłem już do Warszawy, prawie pod Warszawę, w Legionowie zostałem aresztowany przez Niemców jako podejrzany cywil i razem z żołnierzami zostałem przewieziony do miejscowości Sztablak w Prusach Wschodnich, to jest miejscowość niedaleko obecnego Korsze na północ od Olsztyna, w kierunku na Królewiec. Po niemiecku to się nazywało wtedy Königsberg, a holstein Allenstein. Tam przebywałem miesiąc czasu w straszliwych warunkach i ponieważ obóz był jeszcze nieustabilizowany i nie było oświetlenia, Niemcy co dwie minuty wystrzeliwali rakiety, które oświetlały ten obóz. I w międzyczasie Między tymi dwoma minutami udało mi się z dwoma kolegami przedostać pod drutami kolczastymi i wyjść w Prusach Wschodnich no, w pewnym sensie na wolność. I piechotą posuwaliśmy się w kierunku granicy polskiej i po kilku dniach, e, ostatecznie na rowerach, które żeśmy ukradli e, jakiemuś tam chłopu, dotarliśmy do granicy polsko-pruskiej i tam przeszliśmy w kierunku na Mławę. E, z Mławy Przejechaliśmy już koleją do, do Warszawy, ale mieliśmy jeszcze w nowym dworze, o ile sobie przypominam, przerwę, bo most na Wiśle był tam w Modlinie, przepraszam, chyba w Modlinie. Most na Wiśle był rozbity i trzeba było się przesiadać. No i później, po pewnym czasie, wstąpiłem do ZWZ, gdzie wciągnął mnie mój bardzo dobry znajomy jeszcze sprzed wojny, niejaki major Stanisław Tun, który był dyrektorem księgarni wojskowej przed wojną i on był pierwszym organizatorem właśnie związku ZWZ. To było w listopadzie 1939 roku. Oczywiście ZWZ nie działało wtedy aktywnie. Mi się to trochę nudziło i postanowiłem właśnie opuścić Polskę i przedostać się na zachód. Próbowałem przedostać się na Słowację, i udało mi się przejść granicę polsko-słowacką. Niestety mój kolega, który był ze mną razem, nie wytrzymał fizycznie tej tury, ponieważ w górach leżał jeszcze śnieg. I załamał się i ja musiałam wrócić z powrotem. I wróciliśmy z powrotem i zatrzymaliśmy się niefortunnie w tym Krakowie. I jako uciekinierzy z Poznańskiego zatrzymaliśmy się w domu akademickim, gdzie mnie aresztowano w domu akademickim. Z, z Montelupich w Krakowie zostałam przewieziony do więzienia w Tarnowie. W więzieniu w Tarnowie siedział ze mną mój ten kolega, który niefortunnie nie mógł dać rady z przejściem do granicy do Słowacji. Nazywał się Zenon Kostka i jednocześnie był ze mną Adam Morawski. Także myśmy mieszkali w jednym pokoju i później doszlusował, to znaczy się dołączył do nas stareczek, nie znam jego imienia, 14 czerwca 1940 roku nam powiedziano, że my jedziemy na roboty do Niemiec. To wydawało się nam prawdopodobne, ze względu na to, że właściwie poza jednym przesłuchaniem w więzieniu Montelupich w Krakowie nie było żadnego dalszego przesłuchania, i nie było sądu, absolutnie nic. Podpisałem po przesłuchaniu na Montelupich, podpisałem wynik przesłuchania który opiewał, że jestem podejrzany o przynależność do y, organizacji podziemnej Untergrundbewegung, to się po niemiecku nazywało. No, mój podpis nie był y, no, niczym specjalnym, bo jeżeli człowiek jest podejrzany, to nie znaczy się, że jest winny. Nie było żadnego sądu, absolutnie nic. Wywieźli nas i myśmy myśleli, że jedziemy do y, jakiegoś obozu pracy czy na roboty do Niemiec i wylądowaliśmy w Oświęcimiu. Yy, Oświęcim był, w, składał się wtedy z baraków, o ile się nie przypominam, dziesiątego działonu artylerii konnej. I to był obóz przygotowany wyłącznie dla Polaków. Przed nami przyjechało trzydziestu chyba jeden Niemców, którzy byli naszymi przełożonymi tak zwanymi kapami yy, i Naszymi wychowawcami. Oprócz tego było kilku SS-manów jako nadzorcy. Był e, najpierw był budynek kwarantanny, otoczony drutami kolczastymi. I w tym budynku przebywaliśmy około, no, daje się, trzech czy ileś tygodni, gdzie e, powiedzmy odbywała się musztra, której rolą było zmiękczenie i pozbawienie przyszłego więźnia, jego własnego ego, żeby on stał się automatem posłusznym, tak jak to jest w musztrze pruskiej i w wojsku. Oczywiście w kompletnie innych warunkach, bo przy małej ilości kalorii i bardzo intensywnej gimnastyce, która polegała na musztrze, takie jak padni, powstań, chodzenie w kuckach, e, Przewracanie się. Po niemiecku można powiedzieć, że to było tak Hindleigen, e, auf, e, Rollen, Entengang, o takie te i to bez przerwy było, męczyli w ten sposób i przy małej ilości żywności. To trwało około trzech tygodni, a później e, umundurowali nas, bo w, na kwarantannie mieliśmy własne cywilne ubrania i e, przenieśli nas już do tego obozu właściwego, jeszcze niekompletnie rozbudowanego, który w międzyczasie był e, budowany przez tych 30 kapów, którzy przyjechali e, jako pierwsi więźniowie do Oświęcimia. Niemcy, Sachsenhausen o ile sobie przypominam. Osoby z pierwszego transportu na ogół e, to byli młodzi ludzie, którzy byli połapani na gran Nicy e, słowacko-polskiej. E, Na ogół inteligentni i w związku z tym mieli większe szanse przeżycia. Poza tym, to był pierwszy transport, który objął większą część funkcji w obozie w czasie rozbudowy obozu, bo trzeba było. Zasilić kuchnię, trzeba było zasilić e, magazyny, trzeba było zasilić tak zwane kamer, gdzie były odzież, e, efektem kamer, gdzie były e, nasze ubrania razem z wartościowymi naszymi rzeczami, których Niemcy nie wiem, czy ukradli, czy nie ukradli. E, I szereg innych, aha, szpital. I to były pozycje na ogół pod dachem. Na blokach, powiedzmy, tak zwany sztubendliński, który utrzymywał czystość na bloku, szajberzy blokowi, i to wszystko po większej części. Po większej części to byli ludzie z pierwszego transportu. Tak, że nasze szanse w tej hierarchii obozowej były dużo lepsze, przepraszam, większe do przeżycia niż w wielu wypadkach późniejszych transportów. Ale to nie znaczy, że w czasie rozwoju obozu, kiedy coraz więcej było potrzeba zatrudnić więźniów na dobrych pozycjach, że więźniowie z wyższymi numerami nie zajmowali tych stanowisk. Sam fakt, że byli młodzi i że to byli turyści, tak, po większej części ludzie połapani gdzieś tam w czasie przechodzenia granicy, że to byli ludzie zdecydowani na coś, prawda, i niewątpliwie łatwiej im było przystosować się do tego życia w obozie niż innym. Na przykład był taki transport, pierwszy transport warszawski, który ludzie ginęli jak muchy, ale to był transport inteligencji, przeważnie polskiej, ale tej inteligencji która nie była jakoś tak mentalnie przygotowana na coś tak takiego jak obóz koncentracyjny. Bo byli starsi, tam nie było powiedzmy tej grupy młodzieży, która była w pierwszym transporcie. Tam chyba 30% w naszym pierwszym transporcie to było ludzi po wyżej roku 20, 1920. To wszystko byli wtedy chłopcy pod 19, 20, 18 lat, a byli tacy, co mieli 14 czy 16 lat. Stworzono tak zwane komanda uczniów, Lehrlinge. Przecież wiadomo, że Polacy nie będą wykształceni, że Polacy będą raczej tylko gdzieś do rzemiosła, rzemieślnikami, no to tych młodych ludzi trzeba nauczyć tego rzemiosła. I stworzyły się takie właśnie grupy, uczni. I to byli uczni, uczniowie w siusarni, w stolarni, u elektryków, u betoniarzy. I ta grupa tej młodzieży mogła łatwiej przetrzymać obóz, dlatego, bo pracowali najczęściej pod dachem. Biurokracja niemiecka, która się objawiała w tym, że konstrukcja obozu i administracji obozu polegała na tym, że był Lager Elteste 1, Lager Elteste 2, później był. Arbeitsdienst i byli ss Także każdy zna z nich miał pewien wpływ na pracę więźnia. I na przykład, tak jak ja, widząc tą organizację, zauważyłem, że można stworzyć samodzielne komando bez nikogo wiedzy. I stworzyłem tak zwane komando Gras-Reinigungskommando, które polegało na tym, że. Czyściliśmy trawę, wyrywaliśmy trawki, trawę między drutem kolczastym a linką drucianą, która była w odległości około 2 do 3 metrów od tego drucianego, od, no, od drutów kolczastych, z napisem: halt i stój. I nikt mnie się nigdy nie zapytał, jak ja zameldowałem, że y, czterech więźniów do komando. nikt mi nie zapytał, co to za komando i co oni robią. I myśmy... Y, nasza rola polega na tym, że trzech więźniów zrywało trawkę, a ja jako forarbeiter nic nie robiłem. Jak przychodził Niemiec, to meldowałem mu, że y, y, Under arbeit. I koniec. Komando to było kompletnie lipne komando, bez żadnego polecenia ze strony niemieckiej. W tym komandzie, o ile ja sobie pamiętam, pracował, tak to znaczy się tą, zrywał trawkę Wiesław Kielar, który napisał tą książkę Anus Mundi. W późniejszym okresie, ale jeszcze już nie na kwarantannie, ale jak żeśmy przeszli do tego głównego obozu, który był w rozwoju, to z kolegą Marianem Kołodziejem, który skończył, o ile sobie przypominam, technikum budowlane i umiał kreślić i tak dalej, nanosiliśmy oczywiście na arkusze papieru istniejący stan obozu pod względem kanalizacji, budynków i tak dalej. I Polegało to na tym, że mieliśmy do dyspozycji kreślarskie Przybory, papier i pomieszczenie. On kreślił, ja byłem dolmeczerem, jak ktoś przyszedł, tłumaczyłem, co my robimy, a właściwie żeśmy chodzili, mierzyli i kilka tygodni żeśmy tak spędzili, czas w bardzo lekkiej pracy. A wszystko się liczyło, żeby jak najmniej tracić kalorii. Później pracowałem jako szrajber. W Hefling Schlosseray, to jest w warsztatach ślusarskich. I wiele zleceń właśnie przychodziło z biura centralnego, z tego Bauleitung, do, do nas, do ślusarni. I ja miałem do czynienia z tą korespondencją. Ja byłem wysportowany, młody i zdrowy. I liczyłem na to, że. Mam szansę przeżycia, szczególnie, że znałem język niemiecki i to mnie bardzo pomogło. A szczególnie po 1945 roku, przepraszam, po 1941 roku, jak Niemcy zostali odbici od Moskwy i Leningrad został niezdobyty, byłem przekonany, że wojna. Się skończy niepowodzeniem dla Niemców. W obozie można było kupować gazety niemieckie. To były Felkischer Beobachter, Allgemeine Zeitung i Das Reich. Das Reich to było obszerne pismo, e, właściwie, w którym najwięcej miał do czynienia Goebbels. I czytając e, powiedzmy między rubrykami komunikaty niemieckie, można było wywnioskować o faktycznej sytuacji na froncie wschodnim. O froncie zachodnim wtedy nie było absolutnie mowy, bo walki odbywały się w Afryce. No i tak progresywnie było widać, jak Niemcy przegrywają wojnę. Mimo, że oni niby nie zdawali sobie z tego sprawy, ale już od cofnięcia się spod Moskwy było ewidentne, że wojna jest przegrana. Później przyszedł Stalingrad, to to już potwierdził to, no a później bitwa pod Kurskiem, to już był koniec w ogóle niemieckich ofensyw, i Niemcy już się wycofywali całą parą z powrotem do swojego Reichu. Jeżeli chodzi o obóz, tak zwany Auschwitz Einz, tak zwany Stammlager, Żydów była minimalna ilość, najprawdopodobniej nie więcej jak 1%. I to byli Żydzi, którzy zajmowali jakieś tam funkcje, może udentystyk, gdzie indziej. Reszta to byli przeważnie Polacy. O ile sobie przypominam, był chyba jeden duńczyk. Czesi byli, była pewna grupa Czechów, ale przede wszystkim byli Polacy. Można powiedzieć, że na pewno 95% to stanowili Polacy. Także obóz Stamlager Einz był obozem. Absolutnie polskim. Ja byłem świadkiem jak mieszkam przez krótki okres czasu na bloku 10 byłem świadkiem rozstrzeliwań na bloku 11 okna były zasłonięte bloku 10, ale można było przez szczeliny obserwować strzelali w potylicę wyprowadzał podprowadzał pod ścianę śmierci bloku 11 z pochodzenia Żyd-Belgijski, który się nazywał Jakub. On ich podprowadzał, esesman strzelał w potylicę i później układali ich tak na, na stos. Później przyjeżdżał wóz, ładowali to na wóz i więźniowie e, transportowali tym wozem do krematorium pierwszego, które było tuż przy obozie e, Auschwitz-Ainz, tak zwany sztamlager. To było małe krematorium stosunkowo. Tam też odbywały się małe gazowania od czasu do czasu. Małej ilości ludności, ale raczej polskiej, a nie żydowskiej. Pozostałem zostałem już zwolniony z ślusarni i następne moje komando po krótkim pobycie w Landwirtschaft dostałem się do Hauptwirtschaftslager, gdzie miałem przyjaciela, niejakiego Edmunda Sikorskiego, który załatwił z kapo tego komanda, że zostałem przyjęty. Edmund Sikorski został ze mną aresztowany właśnie w Domu Akademickim w Krakowie. To było na wiosnę w 1942 roku. To zaczęły przychodzić pierwsze transporty Żydów, i to na ogół z Belgii, Holandii i z Francji. Eksterminacja Żydów na początku i gazowanie nie odbywało się w żadnym z krematoriów, dlatego że krematoria jeszcze nie były. W pełni do tego przygotowane, tylko się odbywało w białym domku, tak zwanym, który był. To była e, farma, gdzie był chlew, i był domek taki czerwony, który był podobny do kaplicy. I tam zamurowali Niemcy okna i wstawili powietrzo szczelne drzwi. I tam się odbywały pierwsze gazowania, te trupy przewożono małymi, tą torową kolejką do dołów, które były wykopane przez kompanię karną, tak zwaną sztraf kompanię. I nie wiem, jak długo to trwało, chyba do zapełnienia tych domów. Sytuacja była taka, że nieodpowiednio zasypali to wapnem i po pewnym czasie zwłoki, tych Żydów gazowały, powiedzmy, rozpadały się, powstawał gaz, i te miejsca, gdzie były te groby, puchły i straszliwy smród wychodził. I Niemcy z specjalnymi koparkami to wykopywali i później, później jakże to się nazywa, i później spalili te zwłoki. Ja byłem świadkiem, kiedy oni murowali te, y, zamurowywali te okna, bo wtedy pracowałem w Landwirtschaft, zostałem zwolniony z y, ślusarni i widziałem, jak oni to za, y, zamurowywali, bo naszą rolą było zbieranie zboża po wysiedlonych Polakach właśnie z tych okolicznych farm, albo gospodarstw po polsku. O, dużo ucieczek było, ale były, ol, były olbrzymie represje. Sprowadzali matkę, rodzinę. Dziesięciu wybierali więźniów do bunkra na śmierć głodową. Także pomijając samo ryzyko, które było łatwe dla starego więźnia do przezwyciężenia, to sam fakt, że dziesięciu kolegów szło na śmierć, szczególnie w wypadku, kiedy więzień miał szansę przeżycia, prawda? To nie bardzo miało sens. Najbardziej awangardową ucieczką to była ucieczka czterech więźniów z magazynów żywnościowych, z tak zwanego Hauptwirtschaftslager. W tym okresie właśnie ja w tym komando pracowałem i ucieczka ta była 20 czerwca 1942 roku. Czterej więźniowie Nazwiska ich podam. Był Kazimierz Piechowski, Jaster, nie przypominam imienia, Eugeniusz Bandera i Józef Lempart. Józef Lempart był z Wadowic. On znał bardzo dobrze okolice yy, Oświęcimia i pewnie to był też jeden z głównych atutów, dlaczego jego do tej ucieczki wzięto. Yy, uciekli. Oni w sobotę, kiedy nasze komando musiało wrócić do głównego obozu po to, żeby wykąpać się i zmienić ubranie, ponieważ pracując przy żywności, Niemcy wymagali od nas bezwzględnej czystości. Oni wzięli taki mały wóz, wymeldowali się z głównego obozu i przeszli do Większego obozu, który był otoczony tak zwaną tą dużą ketą, gdzie były te magazyny żywnościowe. Tam włamali się do magazynów przez otwór w piwnicy, gdzie był składowany węgiel na zimę. Klucze mieli podrobione, także łatwo im się było dostać tam, zabrali mundury, broń, przeszli do Garażu, gdzie był samochód przynależny do niejakiego, zdaje się, Unterscharfurera czy jakiegoś, który się nazywał Sztajer. I samochód, którym oni uciekli, też był Sztajer. Także zastartowali i przejechali po Kete i wszystko, i wylądowali gdzieś koło Suchej, gdzie ten. Samochód wrzucili do rowu, czy coś takiego, to ja już nie znam, powiedzmy dokładnie tej historii. Oczywiście, później były represje. W niedzielę 21 czerwca kazano całemu komandu zebrać się, i kilku z nas zabrano do bunkra. To nie był bunker śmierci w tej sytuacji. Myśmy przebywali. Tam jako, jako świadkowie, jako do przesłuchania, do dyspozycji e, <laughs> politycy aptalą. Między innymi zabrano do bunkra kapę, e, który się nazywał pachale, a właściwie pachała chyba. On był z Dolnego Śląska, mówił po polsku. I zabrali pięciu innych więźniów, o ile sobie przypominam, między nimi mnie i Następne nazwisko, które pamiętam, był Bronisław Wajda. I byliśmy poddani przesłuchaniu, ale na szczęście wyszliśmy jako pierwsza grupa, która nie została powiedzmy e, zamordowana przez zagłodzenie w celi. E, wynikało to z tego, że kapok pachale popełnił makabryczny błąd. On oskarżał ss że ss mieli jakieś kontakty z więźniami, że razem kradli. I to było dla niego fatalne. Więzień nie może oskarżać SS-mana, bo SS-mana ukarzą, a więźnia rozstrzelają. I całe nasze przesłuchanie koncentrowało się na tym, co my wiemy o tych kontaktach i złodziejstwach esesmanów. Czy my wiemy coś o jakichś kontaktach, czy co esesmani robili i tak dalej. I my oczywiście, jako starzy więźniowie, wiedzieliśmy o tym, czego nie wiedział Pachale, czy Pachała. Myśmy powiedzieli, że my nic o tym nie wiemy, że nigdy coś podobnego się nie zdarzało i tak dalej. I właściwie myśmy występowali w obronie jak gdyby SS-manów. Poza tym, druga rzecz była, ucieczka ta była taka, że nie mogli <laughs> Przepraszam, że yy, politycze aptają, to znaczy się to gestapo obozowe, nie mogło tego zataić przed Berlinem. I nie mogło tego załatwić yy, w swoim własnym zakresie. Na szczęście, i w związku z tym myśmy musieli zostać jako świadkowie, i nie mogli nas zlikwidować. A później, jak myśmy wyszli już z bunkra, no ja poszedłem na bunę, bunę, e, bunę e, e, komando, bunawerkę zlikwidowali ze względu na tyfus, i później się mną już nikt nie interesował. Tak, nie można powiedzieć, że się nic nie stało. Całe komando zostało rozwiązane, i wielu ludzi, którzy mieli szansę dobrego i łatwego przeżycia, pracując w tym komandzie, gdzie był nadmiar żywności, zostało zwolnionych z tego komanda i zostali powiedzmy przydzieleni do innego komanda, a najczęściej wywiezieni do innych obozów i musieli zaczynać od nowa. Także wielu z tych kolegów zginęło najprawdopodobniej właśnie po wywózce do innego obozu. I w końcowym etapie wylądowałem, bo zachorowałem na tyfus, po tyfusie wylądowałem w straży pożarnej, gdzie byłem świadkiem buntu w krematorium i gasiłem krematorium cztery, które zbuntowani Żydzi podpalili i część z nich próbowała uciec. Część z nich przerwała druty i przeszła na drugą stronę, ale niefortunnie tam zewnętrzne posterunki, które pilnowały więźniów, którzy pracowali poza obozem, zlikwidowali tych Żydów. I w moje, na moich oczach odbywała się egzekucja tych Żydów, którzy nie uciekli. To znaczy, że leżeli twarzą do ziemi, było ich kilkadziesiąt, trudno mi powiedzieć dokładnie liczbę. I dwóch esesmanów strzelało do nich w potylicę. A my jednocześnie żeśmy gasili to krematorium oczywiście w strachu żeby nas też nie próbowali zlikwidować jako świadków. Co dziwne było w tym że ci Żydzi którzy byli bardzo dobrze odżywieni, bo oni mieli pod względem wyżywienia bardzo dobre warunki, nie stawiali żadnego oporu. Wiedzą że za chwilę będzie zastrzelony i tych dwóch esesmanów załatwiło ich wszystkich. Przede wszystkim warunki się zmieniły kiedy nastąpiła zmiana Kierownictwa obozu, to znaczy się Hess, komendant obozu Hess, został zastąpiony przez e, Libes Henschel, e, który zmienił e, warunki w obozie. To znaczy się skończyły się te wybiórki z bunkra, e, które samoistnie sobie SS-manie robili bez e, żadnego odgórnego. E, nakazu tylko, powiedzmy, może ten nakaz był cichy, niemy, prawda, to się skończyło i jak ktoś uciekł, skończyły się, powiedzmy, wybiórka dziesięciu do bunkra na śmierć głodową, także to nastąpiły korzystne zmiany. Z informacji z prasy i z informacji z radia, które żeśmy mieli przez niejakiego Jana Pileckiego, który był elektrykiem, inżynier elektryk i pracował w komandzie Elektrykę, gdzie reperowali, gdzie reperowali też radia, i oni słuchali Londynu i przesyłali nam wiadomości. Tak jak powiedzmy myśmy, jak ja pracowałem w ślusarni i myśmy stali. I już w grupach powracających z powrotem do obozu, oni stali zaraz, ci elektrycy za nami. I Jan Pilecki, późniejszy atasze handlowy w Tokio, dokładnie podawał nam komunikaty, które słyszał z Londynu. Wiadomo było, że Niemcy nie zdążą. Przeprowadzić pełnej eksterminacji. Nas, jeżeli my mamy dosyć duże szanse przeżycia, i największym w tym okresie utrapieniem była plaga tyfusu, epidemia tyfusu, który Niemcy drastycznie likwidowali przez gazowanie chorych. Ja sam miałem szczęście, że zostałem powiedzmy niewygazowany, też byłem chory na tyfus dzięki pomocy moim kolegom, a szczególnie niejakiemu tonderze. Stanisław, o ile sobie przypominam, tondera z mojego transportu, on był tam sanitariuszem i mnie pomógł w czasie wybiórki. Więźniowie starzy popierali się i poza tym kapowie i nawet Niemcy, SS mani trochę innym okiem patrzyli na więźniów starych niż na tych więźniów młodszych. To nie ulega żadnej kwestii. No, jakiś sentyment może mieli nawet, że jak on już tyle przeżył, no to niech już żyje dalej, prawda? Że on już swoje dostał. Prawda? A teraz my musimy się skoncentrować na tych nowych. Ale tego nie można uogólniać, prawda? To y, można powiedzieć tak, że Średnio tak mogło być, ale uogólnić tego kompletnie nie można. Co miesiąc, czy ile tam wolno było nam pisać listy, więc ja pisałem listy do mojej ciotki, która była w Warszawie, i tak samo pisałem do mojego brata, który był w obozie jeńców wojennych, Oflag 2C Waldenburg. Polacy mieli prawo otrzymywania paczek z domu, które były wielką pomocą dla nas, bo uzupełniały brak kalorii. Jeżeli chodzi o wyżywienie obozowe, dyscyplina wśród SS-manów e, upadła, można powiedzieć, albo się e, rozluźniła ze względu na pogoń SS-manów za żydowskim złotem, które Żydzi przywozili ze sobą do obozu. I tak na przykład powiedzmy tak zwana Leider Fabrik, e, to znaczy fabryka skóry, tam przychodziły do tej fabryki skóry, przychodziły buty żydowskie, przychodziły e, kufry żydowskie i tam rozpruwano to i wszędzie szukano brylantów, złota i tak dalej. E, na przykład było kilka kilku więźniów, którzy nic nie robili, tylko wyciskali pastę od zębów, z transportów żydowskich i szukali brylantów. Oczywiście Złoto i brylanty przeciekały do rąk więźniów, do rąk SS-manów i do rąk więźniów i dyscyplina upadła ze względu na to, że za pewne wartości SS-mani mogli nawet do obozu przywozić żywność. SS-man nie mógł podnieść, powiedzmy w Kanadzie tak zwany, on nie mógł grzebać w tych rzeczach. On nie mógł podnieść, podnieść mógł tylko i grzebać więzień. To znaczy, się pierwszy dostęp do tych wartościowych rzeczy miał więzień. I jeżeli assessment to dostawał, to mógł dostać to przez więźnia. A jeżeli dostawał przez więźnia, to musiał mu za coś coś dać. Oczywiście wiele było tragicznych wypadków, że jak przyłapali na tym, no oczywiście była tragiczna sytuacja przede wszystkim dla więźnia, bo go likwidowali, a assessment szedł na, prawdopodobnie gdzieś na front wschodni. Wykupić się można było. Na ogół, według mojej, mojego rozeznania, w ten sposób, że przekupiło się lokalne gestapo i lokalne gestapo, to, które wysłało faceta do obozu koncentracyjnego, zażądało jego przeniesienia z powrotem do miejsca aresztowania, powiedzmy, w celu jako świadka. I w momencie, kiedy on został skreślony z ewidencji obozu koncentracyjnego, on mógł być zwolniony, bo już obóz koncentracyjny nic do niego nie miał. To były rzadkie wypadki i bardzo trudne do przeprowadzenia, ale takie wypadki istniały. W listopadzie, nie przypominam dokładnie daty, 7 czy 11 listopada, całą straż pożarną przewieziono do Sachsenhausen, gdzie przejął nas brat naszego komandoführera Engelschala. Unter scharführer Engelschall, jego brat, który był w tej samej randze i też miał pod sobą straż pożarną, Cyganów w Sachsenhausen. Cyganów przesłano do Oświęcimia, a nas wysłano do Sachsenhausen. Tych Cyganów najprawdopodobniej wysłano do Oświęcimia, żeby ich zlikwidować. No a myśmy do kwietnia byli strażakami w Sachsenhausen i w kwietniu nas ewakuowano. Ewakuowano nas w stronę na północ, w kierunku na Wittstock. I po drodze udało mi się uciec, właśnie niedaleko miejscowości Wittstock, z dwoma kolegami. Jeden z nich nazywał się Stanisław Soku, a drugi nazywał się. Łubieński, Wacław chyba Łubieński, już dobrze go nie pamiętam. Żeśmy uciekli i uwolniony zostałem przez Rosjan. Tam pod e, okupacją rosyjską byłem dwa, trzy dni. Później zdarzyła mi się okazja razem z grupą e, jeńców wojennych, angielskich przejść do okupacji amerykańskiej, czy angielskiej, bo wtedy jeszcze nie był ten podział dokładny i tam przebywałem do 1947 roku. Pracowałem jako dolmeczer, to znaczy się tłumacz przy Armii Amerykańskiej w Marburgu nad LAN i zacząłem studia na uniwersytecie też w Marburgu. W 1947 roku wróciłem do kraju. Po wojnie studiowałem na politechnice. No, później pracowałem na politechnice. Polskę opuściłem w tym, w, jako adiunkt, doktoryzowany adiunkt. Później wyjechałem do Iraku, byłem 4 lata w Iraku, byłem tam profesorem. Później wyjechałem do Australii, gdzie pracowałem w, na uniwersytecie. Na politechnice, to nazywa się po angielsku University of Technology i byłem szefem wydziału elektrycznego w randze profesora. I tam poszedłem na emeryturę. Straciłem e, pięć pięknych lat mojego życia, a z drugiej strony postanowiłem absolutnie wykluczyć Oświęcim ze swojej świadomości. I na początku ja w ogóle nie jeździłem na żadne zjazdy do Oświęcimia.